Я дуже радий, що також і в цьому році прибуває багато колядників, щоб роздалити радість, щоб разом також зі мною пережити цю радість з Різдва Христового. І як бачимо, це не тільки звикли колядки, але також вертепи. Бачимо, як гарні мають строї. Це дуже їх коштувало, і буду і тут разом з нами ділятися. І бажають миру, радості і здоров'я мені, а також всім мешканцям цього дому. І прибувають колядники не тільки з Львова, але з цілої митрополії, а також і наші студенти з Африки, африканці і інші, які тут прийшли також і в цьому році, би заспівати колядки і по-українську, по-польську, по-ангільську, а також в їх регіональних африканських мовах. Всього доброго для всіх. Христос се рождає і щасливого Нового року. Po raz piąty przybyli i przychodzą tutaj kolędnicy, aby podzielić się ze mną i z mieszkańcami naszego domu biskupiego radością z narodzenia Pana Jezusa. I przychodzą, by złożyć życzenia, by razem tutaj kolędować i medytować to Boże dziecię. Przychodzą kolędnicy z całej naszej archidiecezji, nie tylko z okolic Lwowa, ale z dalekiego Iwano-Frankiwska, z Tarnopola, z Czerniowiec i z wielu innych miejscowości. Nie są tylko to tylko takie tradycyjne kolędy, ale przychodzą, aby przedstawić także krótkie misterium Narodzenia Pańskiego. Przychodzą w pięknych strojach, wygłaszają piękne życzenia i przekazują głębokie treści w tych misteriach. Jest to dla mnie wielka radość, bo oni nie tylko tutaj ze mną się tym dzielą, ale sami to wszystko przeżywają i tą radością dzielą się później również w swoich parafiach, w innych miejscowościach. I bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy angażowali się przygotowanie tych dzieci, przygotowanie tych jasełek, misterium i za wszelkie życzenia i dobroć, którą tutaj otrzymuję w tych dniach z całej mojej archidiecezji. Jest to dla mnie wielka radość, a jednocześnie taki wyraz tworzenia tej rodziny, wielkiej rodziny archidiecezji lwowskiej.